Witajcie w naszej bajce. Ale mi chodzi dzisiaj ta piosenka po głowie. I kurczę, wracamy do formy po zapaleniu płuc. No jest już lepiej, na pewno. Humor mi poprawia się. Myślę pozytywnie. No i jednak dobrze, że mamy ten, że tak powiem, te medykamenty i to wszystko poszło do przodu. Kurde, nie słuchać tych ludzi, co kurde mówią, że wszystko jest bee, ale dobra, im też niech będzie, bo każdy może żyć po swojemu. Tylko też fakty, że jakbym leciał się 3 tygodnie, to może bym wyzdrowiał, nie potrzebowałbym tej chemii. No ale życie jest jak jest, zapierdzielamy, są plusy i minusy, ale ważne, żeby się cieszyć. I tak, ostatnio parę sukcesów, tenis stołowy wygrany, jedziemy dalej. Czekają jeszcze nas boks. Może uda się zawalczyć 14 kwietnia na Jasnej, będzie gala. Tam będzie mój kolega Marcin walczył, najbardziej jego naliczy na walkę. Może jeszcze Łukasz i może ja, może będą przeciwnicy, już dawno nie boksowałem. Nie chcę mi się chudnąć, wyjdę z takiej wady, jak będzie jakiś mody, to ile dam, to dam z siebie wszystko, jak będzie przewaga i będzie mnie obijał już strasznie, no to wiadomo, no nie warto się tak ten dekować, nie? Chociaż mam te serce, zawsze miałem. Ale szczerze się przyznam, że po ostatnich sparingach z takimi, że tak powiem, jak Piotruś bardzo dobry, z taką wagą ponad 100 kilo i jak tak mnie obijają po brzuchu, kiedyś miałem taki żelazny brzuch, że nic mi nie ruszało, ale teraz to kurde, tu boli, naprawdę boli. I jak już za bardzo boli, to mówię, o dobra, odpuszczamy. No ale jesteśmy dzisiaj na siłowni, były też zawody w AM Wrestlingu, jeszcze przed tą chorobą, Matiego pozdrawiam, kurde, jaką ma łapę wyżuwa, no i wszystko. No kurde, coś gardło mnie zadrapało, to z nim tak dość mocno rywalizowałem, ale po tej chorobie mówię, kurde, były eliminacje, poszłem też się tam posiłować, tu jak masło mi porobili. I co dzisiaj będziemy robić? Biceps pomęczymy. Kurde, schudłem, jak szmata na mnie wisi tą bluza. Ale wracamy i dzisiaj ostry biceps przed ramię i pójdę tam pójdę do nich. Za parę miesięcy i na rewanż. Jo. Witajcie w naszej bajce! Witajcie w naszej bajce! Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. Co jeśli możesz zmienić coś od tak? Kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic, na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna. Niech moc będzie z tobą, rozwami. Fajny trening zrobiony. Kurczę, moje największe marzenie to by było, żeby, tak jak mówią na live'ach, na TikTokach i wszędzie, żeby ludzie się zjednoczyli, żeby się nie dzielili. I to nie jest tak, że oni nas dzielą, tylko każdy z nas jest inny. Jeśli dojdzie do nas to, że każdy z nas jest inny i się zaczniemy akceptować i razem pozytywnie wykorzystywać, czyli dobrać się w grupy i w ogóle, tak jak dzisiaj, kurczę, podziwiam niektórych ludzi. Zepsuło się pewna rzecz i kurde, patrzałem na to, nie szło tego za bardzo zrobić. I przychodzi specjalista, taki zajebisty, tylko z krótkim lądem. Podziwiam gościa, ale gościa ma tak krótki ląd, coś zabawnego. Tylko mam nadzieję, że jego to tak nie męczy za bardzo. I kurczę, patrzałem, chciałem pomóc, ale się odpalał. Mówię, dobra, wyluzowałem. I on to w parę minut zrobił, kurczę. Naprawdę szacun. Wszyscy mamy świetne talenty, realizujmy się, wspierajmy się i razem działajmy i zbierajcie kapitał. Pamiętajcie, bo kapitał jest bardzo ważny. Nie bierzcie krechy, kurde. Po co wam ta krecha? No zbierajcie sami, powoli do celu. Ja też byłem w gorącej wodzie kąpany. Jakbym cofnął czas, to bym robił wszystko wolniej, powoli i tak do celu, kurcze. Systematycznie. To jest klucz chyba. Nie, bo nie mówię, niektórzy palą, piją i tak im się udaje, tak? Bo jeden ma lepsze talenty, większe talenty, tylko wiecie, no, przypuszczalnie, jakby George Best się prowadził jak Ronaldo, to kurde, by był jeszcze lepszy, nie?
A co wam to tak daje, te używki? No bo ja tak, no nie wiem, cały czas to badam, myślę nad tym. Ale żeby coś brać, żeby odczuwać coś lepiej i być szczęśliwym, to znaczy, że to mną zawładnęło. No i kurczę. To lepiej jak wam ciężary wami zawładną, to przynajmniej jesteście coraz silniejsi. Nie wiem, zawładnie wami muzyka, zawładnie wami malowanie, uczenie się języków, no kurczę, same pozytywy. Wiadomo, wszędzie można przegiąć, ale może się mylę, poprawcie mnie. Tak więc, before's with you, with us, rozwijajmy się, dbajmy o swoje zdrowie. Ja sobie życzę więcej rozsądku, bo czasami bardzo przeginam. I tak samo zawsze chciałem wszystko spróbować, wszystkiego naraz. I czemu? Też mogę. Jak jestem szczęśliwy, to po co mi to ukrócać? Nie muszę być mistrzem świata. Chociaż nawet widzicie, to co się wypracowało, wygrałem jeden turniej. Kurczę, jedę dalej. A następne filmiki o tych podrobionych gumach z AliExpress. I też wszystko może być pozytywne. Już znalazłem w tym pozytywy, opowiem filmu, bo ogólnie to tylko one tak wyglądają. Nie, one tak nie grają. Byłem w tym Aga Sporcie, to jest taki sklep sportowy w Gliwicach z tenisem stołowym. Kolejny raz mi wbili w ziemię. Bo takie szybkie gumy, te najszybsze, to są dla tych, co naprawdę już dobrze grają. Chyba mówię, tyle lat gram i cały czas to samo słyszę. I mówię, nie, trzeba w końcu słuchać siebie, tak? I tak, mam te wolne gumy, to już wiem, mam strategię, ale dobra, to wam wszystko omówię. I w końcu sobie kiedyś sprawię, kurczę, za niedługo albo za parę miesięcy taką rakietę z tymi szybkimi. I w końcu poczuję, jak to jest i sam powiem, że może to nie dla mnie, nie? Ale spróbuję. Tak zrobię. Tak. Będzie ostatni, następny filmik o tych gumach, a później może o iPadzie. Bo też, że tak powiem, liznąłem tego tematu i może też coś więcej wam to powie, albo wy mi powiecie. Serwus, do następnego. Jak jesteście zmęczeni, to się zregenerujcie. Ale jak to jest tylko lenistwo, że was nic się nie boli, a nie chcecie wyjść z łóżka rano, czy w ogóle, ruszcie tą dupę, to przynajmniej będziecie zadowoleni. Zróbcie coś małego. To na wieczór powiecie, tak, przynajmniej to się udało. Dopiero do końca, tak? A wracając do tego Amerslingu, pozdrawiam Konrada Wypycha. Pseudonim Ojciec. Na szkolnej, powiem wam, ja bym chciał go widzieć właśnie na tych zawodach. On tam nas wszystkich, jak ja wszystkich położyłem w pierwszej dużej hali, to w tej drugiej małej zostałem położony przez ojca. Jak w masło. Chciałbym go widzieć, jak on by tam sobie poradził. Chłop ma taką łapę silną i jak rzucaliśmy, powiedzmy, ciężką jakąś piłką lekarską albo coś, to też wymiatał jak najdalej. Szacun.